Szanowni Państwo, kolejny raz z wielką przyjemnością pragnę Państwa powitać w murach Instytutu Historii i Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, otwierając kolejną wystawę. Każde tego typu wydarzenie jest rodzajem małego święta dla naszej instytucji, pracowników, naszych studentów, zwłaszcza studentów Koła Naukowego Instytutu Historii i Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, ale także wszystkich zaproszonych gości, tych, którzy zechcieli zawitać w nasze mury. Otwieramy wystawę, która jest związana z projektem kierowanym przez panią profesor Anetę Pawłowską. Projektem, który zajmuje się sztuką łódzką na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni, włączeni. I myślę, że ta wystawa jest bardzo ważnym ogniwem w tym bardzo interesującym przedsięwzięciu naukowo-popularyzatorskim, które odgrywa istotną rolę dla Uniwersytetu, ale też dla naszego Instytutu. Chciałbym teraz oddać głos pani profesor jako osobie najbardziej zorientowanej, jeżeli chodzi o kuluary organizacji tej znakomitej wystawy. Bardzo dziękuję panie profesorze za to wprowadzenie. Naszymi beneficjentami są osoby dotknięte różnorodnym wykluczeniem. Najczęściej jest to wykluczenie związane z pewnymi problemami sensorycznymi, ale też takie problemy natury osobowościowej. To też taka terapia przez sztukę, do której bezpośrednią przyczyną są prowadzone przez nas zajęcia, wydaje się szczególnie wartościowym sposobem na przywrócenie do społeczności tych właśnie osób. Prace, które Państwo mogą obejrzeć, są wykonane w głównej mierze w ramach zajęć z arteterapii przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, ale dodatkowo jeszcze mamy tutaj prace wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kudrowicach. Zapraszamy, prosimy zwrócić uwagę na wysoką jakość tych prac i oczywiście wielkie podziękowania należą się naszym studentom z Instytutu Historii Sztuki, którzy tak wspaniale zaaranżowali całość, łącznie z oprawą medialną. Dziękujemy bardzo.